Był ktoś z was na WGW? Bo ja się nie wybrałem, a chciałbym wiedzieć, jak było. Come touch me like I'm an ordinary man, have a look in my eyes. Nie tak dawno w szeregach CD Projekt Red doszło do odejścia z teamu kilku ważnych osób. Głównego projektanta poziomów oraz starszego producenta mechanizmów rozgrywki. Mimo iż studio zazwyczaj tego nie robi, to tym razem odniosło się do obaw co do Cyberpunka słowami. Prace idą zgodnie z planem, ale wymagają czasu. W tym przypadku cisza jest kosztem tworzenia świetnej gry. Wszystkich, których przestraszyła zmiana konwencji z fantasy na superhero w nowej odsłonie RPG z uniwersum South Parka, możemy śmiało uspokoić. Od premiery dzieli nas zaledwie jeden dzień, a oceny tytułu spływają zewsząd i są bardzo dobre. Od 7 do 9,5 na 10. Ktoś czeka? Touching the gay fish's flipper, Seaman and his sidekick are transported to Valhalla. Pojawiły się screeny prezentujące zupełnie nową mapę do Players Unknown Battlegrounds, ale także ujawniono kilka szczegółów dotyczących mechaniki wspinaczki. Nowa lokacja przeniesie nas w tereny inspirowane Meksykiem, ba, nawet znajdziemy tam ring zapaśniczy, zaś wspomniana wspinaczka umożliwia wskakiwanie przez okna, poruszanie się po gzymsach itd. Interesujące. And a random naked NPC comes gliding by. Let's ship it. I don't see anything wrong with this. Czy przemierzając kolejne lokacje w Tamriel czuliście się samotnie, nawet pomimo towarzysza stale wchodzącego w pułapki? No to mamy dla was dobrą wiadomość. Pod koniec tego roku twórcy moda Skyrim Together planują upublicznić swoje rozszerzenie, jednocześnie zbierając pieniądze za pośrednictwem Patreona na dedykowane serwery. Teraz tylko czekać na Creation Club. Black Riddle Studio pracuje obecnie nad strzelanką Battle Royale pod tytułem Crazy Justice, która umożliwi wspólną zabawę posiadaczom PC-tów, Xbox One i Switch. Czy mów tytuł ma się wyróżniać na tle pozostałych Igrzysk Śmierci? Przede wszystkim cross-platformowość, ale i tryb fabularny czy wariacje trybu głównego. Najpierw były obawy, teraz pora na skandale w branży. Jeden z deweloperów studia Naughty Dog, odpowiedzialny za choćby The Last of Us czy Uncharted 4, wyjawił w jednym z tweetów, że przez 6 lat pracy był molestowany seksualnie przez swojego przełożonego. Zarówno Sony, jak i Naughty Dog nie znalazło jednak dowodów na oskarżenie Davida Ballarda. Jeśli jednak to okaże się prawdą, obie firmy czeka ogromny skandal. Notatki zrobione? No to kończymy. Dziękuję i dobranoc.